Siema, jeszcze przed startem filmu chciałbym ogłosić konkurs z okazji 10 sezonu Fortnite, który zorganizowałem wraz z firmą Diablochairs. Do wygrania jest dowolny fotel gamingowy wybrany przez zwycięzcę. Aby wziąć udział w konkursie musicie 1. Zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem 2. Wpisać kod FreePi w sklepie Fortnite 3. Zostawić lajka na Facebooku Diablochairs 4. Zostawić follow na Instagramie Diablochairs Official oraz Fripsoniasty 5. Ostatnia rzecz, czyli napisanie komentarza ze swoim adresem e-mail, modelem fotela, który chcielibyście wygrać oraz jego kolorem. Aby sprawdzić, jakie są modele i kolory foteli, wystarczy, że wejdziecie w link z opisu. Wyniki konkursu będą w poniedziałek 5 sierpnia na live streamie o godzinie 20. Aby wygrać, nie musicie być na streamie, ale fajnie by było, jakbyście byli. Powodzenia i zapraszam do oglądania. Diablochairs Extreme Gaming. Twitter Ninja, wiem, Ninja przenosi się na inną platformę, nie będzie streamował na Twitchu. Ponoć dużo streamerów, co mają partnera, dostało właśnie ofertę, żeby przejść na ten mikser. To jest od Microsofta. To jest od Microsofta. Chłopa, ty się śmiejesz, na miksera idzie. Jak on tam pewnie ma z góry milion za miesiąc dostaje i oni mają to... Bo mogą sobie pozwolić, mogą sobie jeszcze pozwolić na większe pieniądze niż Facebook daje za streamowanie na FB. Z 10 milionów? Nie, milion za miesiąc nie ma. Nie miał teraz na Twitchu. Wcześniej miał, na pewno. Skąd Yahoo takie info? Nie no, to chyba jakiś bait jest. Ale taka legit liczba. Że, nie wiem, można pomyśleć, ale nie. Kto? Ninja przechodzi. Ninja przechodzi, nie będzie już streamował na Twitchu. Ale ten mikser, powiem wam, wszedłem tam na chwilę i tak przykuł moją uwagę, bo jak wchodzę na FB Gaming, to mówię... Jak miałbym to robić, to tylko for money, bro. Bo strasznie ciężko się patrzy na tego Facebook Gaminga, strasznie. Strasznie to jest chujowe. Nie ma co się oszukiwać. Sprawdź Twitter Ninja. Czek Ninja w Twitter, ja mogę sprawdzić, jak ty rebootujesz. Patrz. Check this man. Ninja. Ninja, Polish pro player. Nie da się budować tu. No to git. To nie było do... Jakiś filmik wrzucił i pieprzy. To pewnie, że robi przerwę. Czaisz, że Ninja się przerzuca ze streamowaniem na miksera? Na co? Mikser, taka platforma. Albo cokolwiek to jest, ale mu musieli siankiem rzucić, że chłop taką decyzję podjął. Co jest? Co jest, kurwa? To jest jakiś totally no name... Co? Ja nie rozumiem. Yeah, man. Czekaj, jeszcze no, trochę kilka sekund. Może zaraz powie, że to jest prank, no, coś. No i siankiem chyba musieli nieźle rzucić. Myślę, że on tam nie będzie miał jakiejś dużej ilości widzów pewnie. Znaczy pewnie będzie miał dalej to jakieś dziesiątki tysięcy, ale nie tyle ile tutaj miał, tak mi się wydaje. Znaczy no wiesz, no siankiem mu sypnęli i tyle. No pewnie to. Jak się, inaczej, jak mu się opłaca, to spoko. Jeżeli to. Spadek wirusów nie będzie miał wpływu na spadek mamony, to why not? To nawet lepiej. Ale no. Niezłe. I jeszcze udajesz taki, no, nahypowany jestem, ekscytuję się, mega, super decyzja. O Jezu, jak to źle wygląda. Jak to źle wygląda, weź. Czekaj, wejdę do ciebie na streama. Jest to offline. No jest to offline, ale sama strona jak to źle wygląda, czaisz. Czemu ludzie tu suba mają już? Bo to fani Ninja, nie? A. 31 tysięcy obserwujących ma tych, by the way. No ale wrzucił newsa kilka minut temu chyba. Kiew. A nie, 40 minut temu. A, jest darmowy sub. A, darmowy sub. No to myślę, że zarabia miliony. To na klipkę też na... Trochę bardziej. Evron, myślisz, że mikser zagrozi Twitchowi? Nie. Nie!
Żebyś się nie zdziwił. Luke, proszę cię. Ja wszedłem na miksera i zobaczyłem jakiś skonstruowany czat na mikserze i już mogę powiedzieć, że nie. To jest tak samo jak na YouTubie. YouTube ma tak ogromne zasięgi i w ogóle, ale Twitch nie padnie przez YouTube'a, dlatego że na Twitchu jest czat specyficzny. Czat jest po prostu dobrze skonstruowany. Mikser może być popularny, ale nie przebi... W sensie to nie jest tak, że Twitch umrze sobie. Twitch umrze w momencie, kiedy będzie lepsza platforma, a czat będzie na tej samej zasadzie działał. Wtedy ludzie z Twitcha mogą sobie przejść na inną stronę i nie odczują różnicy. A jakby sklonowali dziś czat, jeżeli by sklonowali dziś czat, no to byłby zagrożeniem na pewno instant. Bo Twitch ze strony serwerów kuleje. Moim zdaniem nie jest takim 2019 serwis, bo no 6k bitrate'u limit w 2019 wydaje mi się, że to jest mało bardzo. W porównaniu do YouTube'a czy konkurencji, ale na przykład czat na YouTube jest tak, że nie ma go i co 5 sekund się odświeża i wiesz, leci 100 wiadomości na przykład, nie? No to powiedzmy sobie szczerze, na który mamy rok, żeby tak się działo. Nie wiem, co, trochę mnie to rozwala, że mam wrażenie, jakby ci ludzie, którzy tworzą te strony, nie czaili, w czym robią błąd względem Twitcha i każda ta strona w ogóle nie kładzie nacisku na czat, jak jest skonstruowany. Moim zdaniem YouTube ma ogromny potencjał, no bo przecież wiadomo, że mają budżet jakiś insane na pewno. Mają dobre serwery, ale no nie wiem, ten czat jest fatalny. Wiesz, nie mają żadnego takiego... No zobacz, że na Twitchu nawet wiesz suby, no nie? Masz ikonki subów, kto ile cię subuje. Masz gifty. Na przykład nie możesz zgiftować komuś suba na YouTubie, na YouTube streamie, nie? Na Mixerze też nie. To są takie jakieś podstawy, jeżeli chodzi o trzymanie community. A było podane publicznie, ile Ninja dostał z tego Mixera. Przeszedł na Mixera, ale nie wiem, czy nie wiem na ile. Ale musieli mu zapłacić obrzydliwie dużo pieniędzy. Bo to, żeby Ninja zrezygnował jakby z przychodu z Twitcha, ze wszystkich perków twitchowych i poszedł na Mixera ekskluzywnie, no to musieli mu zapłacić obrzydliwie dużo. Generalnie to beka z Ninja, czy ja wiem? Chciałbym mieć jego portfel, więc pewnie nie beka z Ninja. Jakby mi oferowali, siema Evron, słuchaj, pójdziesz na Mixera streamować przez rok, damy ci 75 milionów. To jutro stream na Mixerze byłby. A ty co, Luke, myślisz o Mixerze? Ja w ogóle nawet nie wiem, ja zapomniałem, że ta strona istnieje. To be honest. Ta miliard od razu. No i myślisz, że ludzie by za tobą nie poszli? Luke, patrz, masz przykład Pajaloka, no nie? Pajalok. No nie? Masz go na Twitchu. Masz go na Twitchu i wiesz, jak robił jakieś IRL-e, miał tam 3k osób, 4k, jak dobrze pykło to 5, nie? Dostał bana, więc poszedł na YouTube'a, bo dostał bana na 3 miesiące. I miał po 500, w porywach 1000, a przecież YouTube... Po pierwsze, twoje community powinno za tobą pójść. Plus masz dodatkowe zasięgi, bo nowa platforma YouTube, nie? YouTube ma przecież dużo większe zasięgi. No ale jak, ale ma mniej. Plus było o nim mega głośno, wiesz, była drama i w ogóle. Więc ludzie domyślnie powinni wpisywać jego nick, wiesz, w przeglądarkę YouTube'a przykładowo, żeby dowiedzieć się, kim jest. No i automatycznie wyskakuje im jego live, nie? A widzisz, ma mniej. Znaczy nie wiem, ja tam nie uznaję się za jakiegoś mędrca, jeżeli o to chodzi, ale... Z Ninją będzie zupełnie inaczej, samo to, że ten człowiek jest twarzą gamingu, dużo mówi o... Yes. Jeżeli Ninja się skończy kontrakt na Mixerze za rok i Twitch dalej będzie w takim stanie, jakim jest teraz, to jeżeli Ninja zostanie dobrowolnie na Mixerze, to się zestram. To jest jak ze streamami na Facebooku. Wiecie, jak jest ze streamami na Facebooku? Ludzie mówią, no, kompletnie nie da się czytać czatu, nic nie działa, jest gówno jakość, no ale płacą, więc jestem. Więc myślę, że jak przestaną płacić, to ludzie wrócą na domyślną platformę. Ale ja jestem mega ciekaw, ile Ninja dostał. Ninja musiał dostać tak dużo, że to jest aż niewyobrażalne. I know this may come as a shock to many of you, but as of today, I will be streaming exclusively on Mixer. I know, it's exciting. Yes, the handsome guy in the front. How is this going to affect your gaming abilities? It really won't. It's the same me, just a different platform. Yes. What are you most excited for about this change? You know, I feel like this is a really good chance to get back in touch with my roots and really remember why I fell in love with streaming in the first place. Ninja, right here, please. I don't got much time left. Ninja. Yes. Hey, thank you. I was wondering, what does a switch mean for the future
of your hair? You never know. Ninja! 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 Wow. I mean, that was one of the best questions I've ever been asked. Wow. Any other questions? Ninja! 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 Yeah. Bushy. How would this affect your win-loss ratio? I really wouldn't worry too much about my win-loss ratio. I'll be just fine. Steve, the button. Steve. Steve! Night is over. How about the Escalade with some Hennessy? How about the Escalade wearing Alex Rain? I'm trying to get you lit before the night is over. I'm trying to get you fucked up before the night is over.